środę Paulo Sousa oficjalnie przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski. Po dwudniowych negocjacjach kontrakt Portugalczyka został rozwiązany za porozumieniem stron, a on sam został ogłoszony nowym trenerem Flamengo Rio de Janeiro. To sprawia, że przed prezesem Cezarym Kuleszą pierwsze poważne wyzwanie – wybór nowego selekcjonera. Jak dowiedziała się Interia, kandydatem do zastąpienia Sousy jest Fabio Cannavaro. Mistrz świata z 2006 roku i zdobywca złotej piłki zaoferował już swoje usługi polskiej federacji i jego propozycja jest rozpatrywana. Ostatnio Cannavaro był selekcjonerem reprezentacji Chin. Reklama. Cannavaro chce pracować w Polsce. Już kilka dni temu rozkręciła się karuzela nazwisk trenerów, którzy mogliby zastąpić Sousę. Poza polskimi kandydatami, takimi jak Adam Nawałka czy Czesław Michniewicz, coraz więcej mówi się o szkoleniowcach z zagranicy. Zainteresowani pracą w PZPN mieliby być były opiekun reprezentacji Niemiec i USA Jürgen Klinsmann czy Dick Advocaat, pracujący w przeszłości z narodowymi drużynami Holandii, Belgii i Rosji. Do tego grona dołączył też Avram Grant, były trener Chelsea. Wideoodtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sebastian Staszewski. Wiemy, że Paulo Sousa chce rozwiązać kontrakt z PZPN. Wideo Polsat News, polsatnews.pl. W gronie trenerów zainteresowanych współpracą z PZPN jest także Cannavaro. Jak dowiedziała się Interia, w czwartek propozycję zatrudnienia Włocha złożyła Polakom jedna z agencji menadżerskich. U samego szkoleniowca potwierdziliśmy, że dał jej autoryzację na takie działanie. Propozycja wylądowała na biurku Kuleszy i jest rozpatrywana. Decyzji nie poznamy jednak w najbliższych dniach, bo wcześniej prezes federacji zamierza przeprowadzić rozmowy z kilkoma innymi kandydatami. Sebastian Staszewski, Interia.